chciałbym wszystkim podziękować za udział w konkursie Parku Wielkanocnych. Wszystkie prace, wszystkie parki są naprawdę bardzo piękne. Wiem, że jury miało trudny orzech do zgryzienia i opracowało bardzo, bardzo burzliwie, aczkolwiek udało się wyłonić zwycięzców. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom właśnie konkursu, bo jak wiadomo, celem konkursu jest kultywowanie tradycji, pięknych tradycji, abyśmy wszyscy wspólnie właśnie spotykali się przy tego typu konkursach i żebyśmy świętowali przede wszystkim kultywowali tradycje. Drodzy Państwo, bardzo chciałbym podziękować, już ksiądz proboszcz już powiedział o tym, ale podziękować za przybycie pani staroście, pani Małgorzacie Krzyszkowskiej. Również powiedziałem, że pan Jarosław Dębowy, starosta powiatu kamiennogórskiego, jest na odwrotnie. Dziękuję również oczywiście burmistrzowi, panu Sławomirowi Antoniewskiemu, w zastępstwie pani Ewy, docentu, który będzie zaraz wręczał, pomagał tutaj przy wręczaniu nagród. Również chciałbym podziękować za przybycie panu Obudzkiemu za zastępstwie wójta gminy Kamienna Góra, pana Jarka Strausa. No i wam, drodzy Państwo. Tak, wszyscy są, tak jak reguły konkursu mówią, wszyscy są nagrodzeni, nikt nie jest przegrany. I o wynikach poproszę pracowników wiejskich zonów kultury, którym oczywiście również dziękuję za przeprowadzenie konkursu. No więc mamy 5 nagród za wzięcie udziału w konkursie. 3 wyróżnienia. Oczywiście nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce i kategorię na najwyższą palmę. Pierwsza nagroda za wzięcie udziału w konkursie wędruje do Olafa Jankowskiego. Szamy. Jest to. Brawa. Druga nagroda za wzięcie udziału w konkursie jest dla przedstawicieli Palmy Rodzinnej pani Magdaleny Stawarz. Kolejna nagroda za udział w konkursie ląduje do Sołectwa Kamsko-Śląskie. Magda również za Sołectwo. Gratulujemy kolejnej palmy. Nagroda za udział dla Koła Gospodyń Wiejskich Grzeciono, Kamsko-Śląskie. Pierwsze wyróżnienie wędruje do
Patryka Kacpra Konrada. Jest to palma rodzinna. Palma numer 11. Tam w imieniu. Gratulujemy, proszę. Drugie wyróżnienie otrzymuje sołectwo Błażejów. Kolejny sukces straży. Trzecie wyróżnienie. Trzecie wyróżnienie zdobywa Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmsku i palma numer 5. Trzecie miejsce w konkursie zajmuje zespół Ludowy Zgoda. Palma numer 9. Drugie miejsce należy do sołectwa Błaszkowa. Palma numer 12. Pierwsze miejsce w 21. konkursie Palm Wielkanocnych zdobywa sołectwo Olszyny. Nagroda za wykonanie najwyższej palmy w 21. konkursie palm wielkanocnych. Jest to palma numer 8, palma parafialna. Wioletta Jarosław Antoniszyn oraz Dorota Jarosław Tobiasz. Od kilku lat palma nie ma sobie równych. Od kilku lat przeżywają osoby. Gratulujemy. Michał robił, tak? Gratulacje. Tak, jeszcze. Dziękuję Państwu za docenienie tak ciężkiej i wyczerpującej pracy, można powiedzieć, bo to jednak zrobienie tak dużej palmy wymaga dużego wyzwania. Palma ma wysokość dokładnie 16 metrów. Robiliśmy ją 4 osoby. Dokładnie razem z postawieniem do pionu 14 godzin. 6 panów musiało ją postawić, żeby to było żeby nie było zagrożenia dla naszego tutaj wspaniałego kościoła. Widzimy, ksiądz proboszcz bardzo się stara, też jak podkreślił, razem z parafianami, za co chwała i księdzu proboszczowi i parafianom, którzy tak dzielnie wspierają to nasze wspólne dzieło, żeby widać piękne efekty, żeby tego nie zniszczyć, musieliśmy to uszanować.
Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za, bo mówię, każda palma jest wyjątkowa, każda palma jest piękna i wymaga bardzo dużo pracy. Bardzo serdecznie dziękuję. My również dziękujemy. A teraz kolej na pana starostę, pana Jarosława. Dobrze, tylko dwa słowa. Szanowni Państwo, tradycyjnie od powiatu kamiennogórskiego dla autorów najwyższej, największej palmy prezent. To jest tylko 1/4 tego prezentu, bo całość by była za ciężka, ale 3/4 też zostaną oczywiście dostarczone. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz tutaj pana dla Rady Parafialnej, dla tego się zachowało. Palma jest naprawdę imponująca. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję serdecznie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję panu staroście i pani staroście Małgorzacie Krzyszkowskiej. Bardzo miło wspominam. Cały czas bardzo serdecznie dziękuję za wspaniałą współpracę dla Chełmska, dla Kościoła, dla całego powiatu, całej gminy. Jesteście państwo naprawdę, nie boję się użyć tego słowa, jesteście wyjątkowi. Aby tacy samorządowcy byli wszyscy jak wy, to po prostu super, naprawdę bardzo dziękuję za ten prezent, który prawda, otrzymaliśmy. I tak jak co roku, aby tradycji stało się zadość, wiecie państwo, że my nie robimy tych palm dla nagród, dla jakiej tam sławy czy dla czegoś. Całą tą naszą nagrodę przekazaną z gminy oraz ze starostwa od państwa pragnę przekazać razem z osobami, które tworzyły tą palmę, na potrzeby parafii pod wezwanie Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim. Teraz na domu parafialnego, na ręce księdza proboszcza to wszystko przekazujemy. Dziękujemy jeszcze raz i przekazujemy to wszystko na ręce księdza proboszcza. A teraz oddaję głos przedstawicielowi Urzędu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, panu Łąckiemu, zastępstwie pana Łączka Śląskiego. Nagroda Wójta Gminy Kamienna Góra w formie bonu za udział w konkursie palmy kamiennej i jednocześnie jako najwyższa palma Gminy Kamienna Góra numer 7 dla Sołectwa Olszyny, zapraszam pana sołtysa, która jest mniejsza od chęckiej palmy, ale najwyższa od Gminy Kamienna Góra. Wszyscy dostali nagrody, wszyscy bardzo serdecznie gratuluję. A ja bym chciała poprosić osobę, która jest tutaj dla Państwa bardzo ważna. Księdza Stanisława. Księdze Stanisławie. Chciałabym tak osobiście księdzu, poza tym wszystkim tutaj po prostu podziękować za to, co ksiądz robi dla ludzi, dla parafian. Wiemy wszyscy, że ksiądz ma też ludzi z Ukrainy. I po prostu sam osobiście bardzo się wiele rzeczy angażuje i powiem Państwu, że ksiądz Stanisław dla mnie może to serdeczne zakłać. Proszę księdza, nie mogę tego zrobić oficjalnie, ale zaraz to zrobię, bo nie mam koperty. I chciałam księdzu po prostu dołożyć, żeby ksiądz na święta swoim parafianom, którzy tego potrzebują, coś dobrego takiego kupił i chciałabym pomóc. Dobrze? Ja nie zrobię tego, bo tu nie mam koperty. Także dziękuję bardzo. Chciałbym tylko powiedzieć, że od 2 lat konkurs odbywał się w cieniu COVID-a. W 2019 roku mieliśmy jakby taki rekord frekwencji. 19 zgłoszonych palm. W tej chwili mamy 12, aczkolwiek można powiedzieć, że już jesteśmy po COVID-zie i znowu rozpędzamy się na nowo. Także miejmy nadzieję, że w przyszłym roku pobijemy rekord zgłoszonych palm w ilości 19
pan. Także proszę jeszcze się nie rozchodzić. Zapraszamy wszystkich do Wiejskiego Domu Kultury w Kramsku Śląskim na ciepłą herbatę, na mały poczęstunek. Wszystkich samorządowców media również zapraszamy jak księdza proboszcza. Bardzo serdecznie podziękować państwu, samorządowcom wszystkich szczebli za to, że tu jesteście, że jesteśmy razem. Dziękuję wszystkim wykonawcom alm i zapraszam za rok. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.